Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na zajęciach. Dzisiaj zrobimy sobie ćwiczenia z krzesełkiem, które można spokojnie wykonywać w domu. Ćwiczenie polega na tym, że siadamy sobie na spokojnie na krześle, rozpiniemy plecy, próbujemy dosięgnąć stopami do podłogi. Jeżeli nam troszeczkę brakuje, możemy podłożyć sobie ręcznik, tak żeby utrzymać pozycję wyprostowaną. Robimy wdech nosem. Wydech ustami, prostujemy plecy tyle, ile możemy, wyciągamy klatkę piersiową do przodu i próbujemy utrzymać taką pozycję tak długo, jak pozwalają nam na to mięśnie pleca. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Ważne, aby nasza szyja była wyciągnięta, głowa wyprostowana, żebyśmy nie zadzierali głowy ani do tyłu, ani za bardzo nie pochylali głowy do klatki piersiowej. Więc jeszcze raz. Proste plecy, ręce oparte na krześle, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Teraz pochylamy się powolutku w dół. Kładziemy brzuch na kolanach, opuszczamy ramiona w dół i chwytamy się dłońmi za łokcie. Łokcie wiszą w dół, głowa między łokciami i oddychamy spokojnie. Relaksujemy się w tej pozycji. Teraz opuszczamy ramiona w dół, w kierunku podłogi. Jeśli mamy taką możliwość, to dotykamy dłoni albo palcami dłoni podłogi. Głowa wisi luźno między ramionami i oddychamy swobodnie. Teraz powolutku podnosimy powoli się do góry. Prostując tuł, głowa prostuje się na samym końcu. I powtarzamy ćwiczenie przynajmniej 3 razy. Kolejne ćwiczenie również wykonamy sobie na krzesełku. Siadamy na brzegu krzesła, mocno dosłuchając się do oparcia. Prostujemy plecy, odkręcamy się w kierunku oparcia. I skręcamy się tyle, ile możemy, próbując zobaczyć, co jest z tyłu za nami. Głowa musi się skręcać równo z całym ciałem. I rozciągamy sobie mięśnie pleców, wzmacniamy sobie ręce, wzmacniamy sobie mięśnie ramion i przy okazji ćwiczymy brzuszek, ponieważ musimy mocno ciągnąć brzuch, żeby się okręcić. I okręt. Sam się powolutku w lewo, oddychając przy tym swobodnie. Wdech, wydech. Siadamy po drugiej stronie krzesła. Prostujemy plecy. Łączymy kolana. I odkręcamy się w drugą stronę. Pamiętamy o tym, żeby trzymać sylwetkę wyprostowaną, oddychać swobodnie i pracując z mięśniami brzucha. Wdech, wydech i znowu robimy powtórkę na poprzednią stronę. I wydech. I ćwiczenie to powtarzamy przynajmniej 3 razy. Kolejne ćwiczenie polega na tym, że kładziemy się na podłodze, kładziemy sobie nogi na krześle, ale tak, żeby część od kolan w dół leżała na krześle. Podsuwamy się do krzesła, tak, żeby pośladki były przy nogach krzesła. Prostujemy ręce, zamykamy oczy i w tej pozycji oddychamy swobodnie, odciążając sobie nogi.
i oddychamy spokojnie. Ćwiczenie to wykonujemy przez około 30-60 sekund. Kładziemy ręce za głową, łączymy sobie kciuki i wyciągamy mocno ręce za siebie. Głowa ma leżeć między ramionami. Wyciągamy mocno ramiona za siebie, rozciągając mięśnie pleców. I oddychamy swobodnie. Wracamy rękami do przodu, kładziemy je wzdłuż ciała. Odkręcamy dłoni do sufitu, zamykamy oczy i znowu spokojnie relaksujemy się, leżąc w wygodnej pozycji na podłodze. Wdech, ręce za głowę, łączymy sobie kciuki i powtarzamy poprzednie ćwiczenie, rozciągając mocno ramiona i plecy. Nie możemy odrywać pleców od podłogi, ani podnosić pośladków do góry. Plecy i pośladki mają leżeć na podłodze, ramiona również rozciągamy. Ręce i oddychamy swobodnie. Wracamy ramionami do przodu, ręce wzdłuż ciała. Odkręcamy wnętrze dłoni do sufitu. Zamykamy oczy i znowu odpoczywamy w pozycji leżącej. Ćwiczenie to powtarzamy przynajmniej 3 razy. Po tym ćwiczeniu kładziemy ręce za głowę i powoli podciągamy klatkę piersiową do góry, ramiona do kolan i trzymamy. Próbujemy wytrzymać co najmniej 5 sekund. I wydech. Ręce za głowę. I teraz osoby wytrzymałe nie opuszczają głowy na podłogę. Osoby, które mają z tym problem, mogą po wyłączeniu położyć się na podłodze, opierając głowę również na macie. Wdech. I znowu powtarzamy ćwiczenie. I trzymamy. Wzmacniamy mięśnie brzucha w ten sposób. Wdech i znowu wdech, wydech. Po 3 powtórkach kładziemy ramiona na podłodze, przenosimy je wzdłuż ciała, odkręcamy dłonie w kierunku sufitu, nasze dłonie mają być ułożone, zamykamy oczy i odpoczywamy. Oddychamy swobodnie, relaksując się w tej pozycji.